to możliwe, żeby setka łabędzi na Bałtyku mogła powstrzymać mundial? A Barcelona odwołała El Clasico na 7 godzin przed jego rozpoczęciem? Federacja Maroka wolała zapłacić grzywnę w wysokości 9 milionów dolarów niż zorganizować Puchar Narodów Afryki? Żeby legendarny snajper Barsy Paulinho Alcantara przyczynił się do porażki ze Spaniolem? Wszystko jest możliwe, kiedy do świata futbolu wkracza epidemia. W 2020 roku świat walczy z pandemią. Skutki globalnego rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 dotknęły wszystkich, nie oszczędzając środowiska futbolu. Stadiony opustoszały, rozgrywki zostały wstrzymane, kluby notują gigantyczne straty. Zamrożenie całego piłkarskiego świata to sytuacja bez precedensu. Czy jednak na pewno? COVID-19 to nie pierwszy raz, gdy piłka nożna musi stanąć w obliczu epidemii. Cofnijmy się w czasie i sprawdźmy, jak kiedyś wyglądał futbol w czasach zarazy. W 1899 roku urodził się Ernest Hemingway. Niemiecka firma Bayer zarejestrowała aspirynę, a na zamarznięty Bałtyk spadł jeden z największych meteorytów w historii Europy. W tym samym czasie szwajcarski przedsiębiorca Jean Gamper postanowił założyć w stolicy Katalonii klub piłkarski, znany dziś jako FC Barcelona. W tym roku wybuchła też szósta pandemia cholery. Epicentrum choroby przenoszonej poprzez zakażoną wodę były Indie. Szybko dotarła ona do Europy i rozprzestrzeniła się na cały świat. Śmierć poniosło około 800 tysięcy ludzi. Nowo powstała dyscyplina sportowa, jaką była piłka nożna, rozwijała się ramię w ramię z epidemią, która wygasła dopiero w latach 20. XX wieku. Obecność choroby, zabijającej do 10% zarażonych, nie spowolniła rozwoju futbolu na całym globie. Powstawały nowe kluby, konstytuowały się federacje, tworzono krajowe i lokalne rozgrywki. Piłkarski świat rozkwitał, tymczasem prawdziwa pandemia dopiero miała nadejść. Epidemia grypy, którą nazwano Hiszpanką, nie pochodziła wcale z Półwyspu Iberyjskiego. Za najbardziej prawdopodobne miejsce wybuchu choroby uznaje się dziś amerykański stan Kansas. Hiszpanka wybuchła w 1918 roku, rozprzestrzeniając się po całym świecie i urastając do rozmiarów największej pandemii od czasów epidemii ospy i osławionej czarnej śmierci. Zachorowało ponad 500 000 000 ludzi. Nie sposób określić liczby zmarłych. Według różnych szacunków życie straciło od 20 do nawet 100 milionów. Śmiertelność Hiszpanki była znacznie wyższa niż zwykłej sezonowej grypy. Do pandemii przylgnęła nazwa Hiszpanka. Hiszpanię uznawano za największe ognisko choroby w Europie. Nie było to jednak prawdą. Epidemia grypy rozpoczęła się w czasie I wojny światowej. Kraje zaangażowane w konflikt tuszowały liczbę zgonów z powodu choroby, by nie doprowadzić do spadku morale w armii i masowych dezercji. Neutralna wówczas Hiszpania również podawała zaniżone liczby, ale były one znacznie bliższe prawdzie. Jedną z pierwszych znanych postaci, które wtedy zachorowały, był król Hiszpanii Alfonso XIII. Monarcha wyzdrowiał, ale jego przypadek ugruntował nazwę zarazy. W Wielkiej Brytanii nazywano ją hiszpańską damą. W Hiszpanii trzydniową gorączką, chorobą madrycką albo żołnierzem z Neapolu od znanej piosenki, która podobno była tak chwytliwa jak grypa. Mówiono też na nią Muerte Azul, niebieska śmierć, bo płuca zmarłych przybierały ten kolor. Przebieg był tak ciężki, że niektórym chorym pękały żebra w trakcie kaszlu. Krwawili z ust, nosa, uszu i oczu. Jeden z lekarzy opisywał, że kolor skóry dotkniętych grypą zmieniał się na ciemno-niebieski, tak że nie sposób było odróżnić ich ras. Zaczynało brakować trumien i ludzi chowano owiniętych w prześcieradła. Hiszpankę od zwykłej grypy odróżniało coś jeszcze. W większości umierali na nią młodzi dorośli. Nie zabijał ich sam wirus, ale ich własny układ odpornościowy, który z taką siłą atakował płuca, że w kilka dni doprowadzał do śmierci. Lekarze próbowali wszelkich sposobów,
od archaicznego upuszczania krwi, przez podawanie sherry czy szampana, aż po końskie dawki aspiryny. Te ostatnie mogły pogarszać sytuację, prowadząc do zatrucia. Nie pomagało nic. W 24 tygodnie wirus zabił tylu ludzi, co AIDS w 24 lata. Choroba powracała w trzech falach. Pierwsza przyszła wiosną 1918 roku. Choć w maju w Hiszpanii było już 8 milionów zarażonych, nie podjęto wówczas poważnych środków ostrożności. Druga fala uderzyła pod koniec lata. Mimo najlepszej opieki medycznej umierał co trzeci chory. Maja 1918 roku. W towarzyskim meczu Barça pokonuje 2-1 Madrid CF, klub ze stolicy Hiszpanii, który nie nosił jeszcze miana Real, czyli królewscy. Dla Madrydczyków to kolejna porażka. Kilka dni wcześniej przegrali w finale Pucharu Króla z Real Unión Girón, jednym z potentatów ówczesnej piłki. Rewanż w Madrycie zaplanowano na 19 maja o godzinie 17. Tego samego dnia o 10 rano prezydent Barcelony Joan Gamper poprosił o pilne spotkanie z delegatami stołecznego klubu. Przedstawił na nim zaświadczenie lekarskie, które głosiło, że 8 zawodników Barsy – Bau, Sancho, Vinhas, Julia, Martinez, Maria Rovira, Costa i czołowy snajper Paulinho Alcantara – zachorowało na chorobę podobną do grypy i nie jest w stanie zagrać. Dziennik ABC napisał dzień później, że przedstawiciele Madrytu byli w szoku. Udali się do hotelu, w którym przebywali piłkarze rywala, by osobiście potwierdzić prawdziwość niedyspozycji. Przedstawiciele klubu ze stolicy zaprzeczali tej interpretacji wydarzeń. Nikt ani przez chwilę nie wątpił w autentyczność choroby, a wizyta miała charakter koleżeński i odbyła się w celach nadzorczych, przekazano w oficjalnym komunikacie. Barcelona odwołała mecz i zwróciła swoją część przychodów. Spotkanie, które miała rozegrać w najbliższą niedzielę, również anulowano. Mimo strat finansowych, Gamper zdecydował się na zafundowanie całej drużynie powrotu koleją w pierwszej klasie. Nie było to wówczas tanie, ale zdrowie piłkarzy stanowiło priorytet. Wszyscy zarażeni zawodnicy wyzdrowieli. Madrycki dziennik El Liberal nie darował sobie ironii, pisząc, że Katalończycy stwierdzą teraz, iż przeklęty madrycki klimat nie pozwolił im odnieść kolejnego zwycięstwa. W zastępstwie Barcelony ówczesny Real znalazł sobie innego sparring partnera. Ekipa, w której grał legendarny Santiago Bernabeu, pokonała Racing 6-2. Niebawem jednak piłkarze w stolicy też zaczęli chorować. Grypa nie ogranicza się do zbierania żniwa w tym prozaicznym i zwykłym świecie, w którym wszyscy żyjemy, pisał w październiku 1918 roku dziennik La Tribuna. Wtargnęła też wściekle do świata sportu, który wydaje się idealny, pozaziemski, ponad ludzkimi zmartwieniami. Niestety w krótkim czasie zdziesiątkowała szeregi Athletic Club de Madrid. Odwołanie meczu z Racingiem kosztowało ówczesne Atletico Madryt 200 peset grzywny. Gazeta Madrid Sport, pół żartem, pół serio, deklarowała wiarę w to, że Santiago Bernabeu jest mistrzem strzałów, Julian Ruette schudnie, a grypa skończy z futbolem. Nie wszystko okazało się prawdą. Jesienią w szczycie epidemii zaczęto zaostrzać przepisy. Z początku nie wiedziano, że epidemię wywołał wirus. Podejrzewano zakażenie bakteryjne. Wszyscy byli jednak świadomi, że choroba przenosi się drogą kropelkową. Prowadzono kampanię przeciw powszechnemu wówczas zwyczajowi plucia w miejscach publicznych. Rozpowszechniało się noszenie masek na ulicach. Zamykano szkoły, uniwersytety, teatry i kościoły, ale nie stadiony. Gubernator prowincji Burgos, Andrés Alonso López, przekonywał, że należy jak najczęściej przebywać na zewnątrz. A woda i światło to najlepsze środki dezynfekcji. Zabraniano organizacji zgromadzeń, ale wydarzeń pod gołym niebem nie traktowano w ogóle jako zagrożenia. W czasie, gdy Hiszpanka zbierała największe żniwo, FC Barcelona rozkwitała. Klub prowadził grający trener Jack Greenwell. Na boisku brylował Paulinho Alcantara, legendarny napastnik znany z silnego strzału, który zyskał sobie przydomek Treinca Xarxes, czyli niszczyciel siatek. Jego rekord 369 bramek dla klubu dopiero 90 lat później pobił Lionel Messi. W szeregi Blaugrany właśnie dołączyli 17-letni Joseph Samitier i 15-letni Ricard Zamora. Społeczność klubu tworzyło ponad 2200 socjus. W czasach, gdy nie było jeszcze Ligi Krajowej, triumfy święcił Puchar Króla i rozgrywki lokalne. 15. edycja Campeonat de Catalunya, Mistrzostw Katalonii,
miała rozpocząć się w październiku 1918. Jednak 17 października w Barcelonie zmarło 207 osób. Kolejnego dnia martwych było już 289. Francisco Mestre, gubernator prowincji, na wniosek inspektoratu sanitarnego nakazał przełożenie inauguracyjnego meczu. W odpowiedzi Jean Gamper zawiązał porozumienie z członkami innych klubów z regionu. Sprzeciwiali się oni decyzji władz. Powołano się na to, że inne aktywności sportowe nie zostały wstrzymane. Odbywały się zawody lekkoatletyczne, pływackie i żeglarskie. Grano w tenis i baseball. Argumenty Gampera i jego komisji nie pozostawiły wyboru inspektoratowi sanitarnemu. 15 Mistrzostwa Katalonii odbyły się, a ich zwycięzcą została FC Barcelona. W tych rozgrywkach przegrała tylko raz, 4-1 pokonała ją Espanyol. Walnie przyczyniły się do tego decyzje kadrowe trenera, który na obronie wystawił czołowego napastnika Alcantarę. Nie był to jednak szalony pomysł Greenwella. Piłkarze masowo zapadali na grypę, co rodziło konieczność rozpaczliwego łatania składu. W czasie pandemii Barca anulowała tylko jeden mecz, ten z Madrytem. Przełożyła również jedno spotkanie, to, które miało się odbyć tydzień później. Od sierpnia 1918 do lipca 1919 rozegrała 49 meczów. Bilans bramkowy 175-58. Pucharze Króla, jedynych krajowych rozgrywkach, piłkarze Greenwella zajęli drugie miejsce, ulegając krajowemu mocarzowi, Arenas de Getxo. W czasach, gdy grypa dziesiątkowała świat, Barca wybijała się, pretendując do roli jednego z czołowych klubów Hiszpanii. W Wielkiej Brytanii rozgrywki krajowe wstrzymane były już od 4 lat, ale przyczyną nie była epidemia. Futbol został zepchnięty na drugi plan przez I wojnę światową, a wielu z piłkarzy angielskich klubów zaciągnęło się do armii. Jednak ani wojna, ani pandemia nie powstrzymały gry. Cały czas toczyły się zmagania w 6 ligach lokalnych. Niezależnie od Federacji Krajowej w Londynie utworzono Puchar Zwycięstwa. W kwietniu 1919 do finałowej walki o to trofeum stanęli Fulham i Chelsea. Na stadionie Highbury zgromadził się 36-tysięczny tłum. Meczu nie zaburzył nawet fakt, że dwóch zawodników The Blues, Tom Logan i Hereford, właśnie zapadło na grypę. Gospodarze wygrali 3-0, a obaj zawodnicy wrócili do zdrowia. Nie wszyscy angielscy piłkarze mieli jednak tyle szczęścia. Angus Douglas, szkocki prawoskrzydłowy, zaliczył ponad 100 występów w barwach Chelsea. Do londyńskiego klubu dołączył jako nastolatek, ciesząc się już opinią cudownego dziecka. Najważniejszym wzmocnieniem ataku Chelsea jest Angus Douglas, pisał Athletic News. Dysponuje wielką szybkością, a jego koncepcja gry i rola na boisku jest klarowna i jasno zdefiniowana. To 19-latek, którego bardzo chciał pozyskać Everton. U szczytu kariery zmienił klub, przechodząc do Newcastle za 2000 funtów. Niecały rok później wybuchła I wojna światowa i rozgrywki w Anglii zostały wstrzymane. Douglas zaciągnął się do armii, pracując jako mechanik przy 1,5-tonowych armatach Vickers Armstrong. Jesienią 1918 roku wojna dobiegła końca i wszystko wskazywało na to, że Douglas wróci do rodziny, a potem wznowi karierę piłkarską. Pandemia pokrzyżowała te plany. Wraz z żoną Nancy zachorowali w tym samym czasie. 25-latka zmarła po 10 dniach. U Angusa objawy choroby ustąpiły i wyglądało na to, że wróci do zdrowia. Jednak 3 dni później jego stan nagle się pogorszył. W wieku 29 lat zmarł, osierocając kilkumiesięczną córkę. Minął zaledwie miesiąc od zawieszenia broni, które zakończyło I wojnę światową. Douglas nie był jedynym piłkarzem na Wyspach, który padł ofiarą Hiszpanki. Zabrała ona także Johniego Pattisona, skrzydłowego, występującego m.in. w Gainsborough Trinity, Sheffield United i Manchester City. Zmarł miesiąc przed Douglasem, mając 31 lat. Jack Allan, napastnik broniący barw Newcastle, Nottingham Forest i West Bromwich Albion, również przetrwał wojnę. Służył jako szeregowiec w Korpusie Medycznym Armii Królewskiej. Miał 32 lata, kiedy wiosną 1919 pokonała go Hiszpanka. Z powodu grypy śmierć poniosło ponad 250 000 Brytyjczyków. Choć epidemia jeszcze nie ustała, angielska federacja zdecydowała się na wznowienie ligowych rozgrywek we wrześniu 1919. Pandemia zdziesiątkowała nie tylko Europę. Do Ameryki Południowej przynieśli ją ze sobą uchodźcy wojenni ze Starego Kontynentu. Podejście do choroby nie różniło się od tego, które prezentowali Europejczycy. Ucierpiały szkoły, teatry, kościoły, ale imprezy sportowe poniosły najmniejsze straty.
Na całym świecie przebywanie na świeżym powietrzu uważano za remedium na grypę. Choć trzecią edycję Mistrzostw Federacji CONMEBOL przełożono, to rozgrywki krajowe trwały bez przeszkód. W szczycie epidemii w Ameryce Południowej argentyński Racing zdobył 6. z rzędu mistrzostwo. Do dziś pozostaje pod tym względem niepokonany. Na północ od kanału panamskiego sytuacja była znacznie gorsza. 29 września 1918 roku w okręgu Filadelfia zaplanowano otwarcie sezonu National Association Football League. Naprzeciw siebie miały stanąć Babcock & Wilcox i Marchant Ship. Dzień wcześniej w stolicy hrabstwa odbyła się parada wspierająca żołnierzy walczących w I wojnie światowej. Hiszpanka atakowała nagle i równie szybko potrafiła doprowadzić do śmierci. Dzień po paradzie zachorowało 635 mieszkańców metropolii. Tydzień później nie żyło ponad 2,5 tysiąca. Filadelfia stała się miastem, w którym niebieska śmierć zebrała największe żniwo na świecie. Sezon został odroczony. Amerykański soccer dopiero się rodził, ale jego rozwój brutalnie zatrzymano. Niechciany gość, tak nazywał wirusa dziennik Philadelphia Inquirer, ukazując w komiksie patogen jako robaka, który zatrzymuje świat sportu i wyrywa go z rąk kibicom. Vance Hall grał w amatorskiej drużynie Cardington, ale prasa z Pensylwanii już okrzyknęła go najlepszym piłkarzem w kraju. Właśnie miał rozpocząć profesjonalną karierę w Victors. Nie zdążył. Gorączka zabrała go po kilku dniach. Równie szybko zmarł Harry Kendall, piłkarz West Philadelphian Falls. Dołączył do nich kapitan Germantown Louis Johnson. Zmarł Charles Turner, trener i były zawodnik Philadelphia Wanderers. New York FC stracili kapitana George'a Younga. Ogłoszono śmierć dwóch kolejnych graczy, Sandiego Andersona i Sama Bastarda. Ta ostatnia okazała się fałszywą pogłoską. Amerykański obrońca pokonał chorobę. Wszystkich ofiar nie sposób zliczyć. 21 października Philadelphia Inquirer zapowiedział, że ograniczenia organizacji wydarzeń sportowych na świeżym powietrzu niebawem zostaną zniesione. Informacje dziennika potwierdziły się. Na początku listopada przywrócono rozgrywki w Pensylwanii. Tym razem komiks w Inquirerze nie ukazywał już robaka, ale szczęśliwego kibica, który wydostaje się z więzienia podnosząc pokrywę epidemii. Nakaz ograniczenia zgromadzeń z okazji wydarzeń sportowych utrzymano przez niewiele ponad miesiąc. Późne i krótkotrwałe decyzje o zaostrzeniu rygoru dystansu społecznego Philadelphia przypłaciła najwyższym odsetkiem zgonów wśród miast USA. Choroba, która według przewrotnego proroctwa gazety Madrid Sport miała skończyć z futbolem, w końcu ustąpiła. Trzecia fala, która przyszła w 1919, charakteryzowała się znacznie niższą śmiertelnością i łagodniejszym przebiegiem niż dwie poprzednie. To co najgorsze, świat, również ten piłkarski, miał za sobą. Nie oznaczało to jednak, że ludzkość na zawsze pozostała wolna od epidemii. Ptasia grypa nie była nowością naszych czasów. Pierwsze przypadki odnotowano już w XIX wieku. Jednak dopiero rok 2004 przyniósł złą sławę tej chorobie, gdy w Azji zaczęła rozpowszechniać się zjadliwa forma szczepu wirusa H5N1. Jak wskazuje nazwa, ptasia grypa dotyka ptactwo. Jednak od ptaków mogą się nią zarazić również ssaki, takie jak psy, koty, a także ludzie. Do infekcji dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z ptactwem, pierzem, surowym mięsem czy jajami. Choroba nie przenosi się pomiędzy ludźmi. Wirusy grypy mają jednak jedną wspólną cechę. Łatwo mutują. Wystarczy, że jedna osoba zarazi się jednocześnie wirusem grypy ptasiej i ludzkiej i powstaje zupełnie nowy patogen. Śmiertelność jak H5N1. Ponad połowa zarażonych umiera. Zaraźliwość jak w grypie sezonowej. Prosty przepis na pandemię, która może zdziesiątkować ludzkość. Wieści o ptasiej grypie rozpętały panikę na świecie. Niemcy, rok 2006. Przygotowania idą pełną parą. Kraj szykuje się, by po raz drugi podjąć największą imprezę piłkarską – Mistrzostwa Świata. Otwarcie zaplanowano na 9 czerwca. Die Welt zu Gast bei Freuden. Świat gości u przyjaciół, głosił slogan turnieju. Na samą budowę stadionów Niemcy wydały 1,3 mld euro. Rugia, największa wyspa Niemiec. Niecałe 100 km od granicy z Polską, 200 od Berlina. 21 lutego 2006 roku na jej brzegach zostaje znaleziona ponad setka martwych łabędzi.
Przyczyna śmierci? Wirus H5N1. Niemieckie służby porządkowe zwlekają z interwencją. Brakuje procedur do zastosowania w takiej sytuacji. W końcu rozpoczyna się usuwanie martwych zwierząt. W całych Niemczech fermy drobiu chowają ptactwo w zamkniętych pomieszczeniach. Wrugi powstają zorganizowane na prędce ubojnie. Tymczasem martwe łabędzie zaczynają się pojawiać na kontynencie. Rozsądek nakazuje, żeby w obliczu czasowego zbiegu mistrzostw świata w piłce nożnej i rozprzestrzeniania się ptasiej grypy rozważyć odwołanie wydarzenia. Taką opinię wyraziła była minister środowiska Nadrenii i Północnej Westfalii oraz prezydent Komisji Parlamentarnej do Spraw Rolnictwa Barbara Hühn. Kierował jej Franz Josef Holzenkamp, polityk CDU. Jeśli wirus stanie się niebezpieczny, naszym priorytetem muszą być ludzie, nie mundial. Wyglądało na to, że ich opinię popiera także Klaus Stür, przedstawiciel WHO, kierujący projektem walki z ptasią grypą. Jeśli wirus zmutuje, nie mamy sposobu, by zapobiec jego rozprzestrzenianiu się po całym świecie, ostrzegał. Media szybko podchwyciły atmosferę strachu. Czy puchar świata trafi na śmietnik? Pytał niemiecki tabloid Bild Zeitung. Czy mundial umrze na ptasią grypę? Niezależnie od tej deklaracji Stiera, WHO starało się uspokoić nastroje. Ptasia grypa to wyłącznie kwestia zagrożenia zdrowotnego populacji zwierząt, deklarował dzień później rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia w wywiadzie dla Der Spiegel. Nie ma mowy o pandemii i mamy nadzieję, że do niej nie dojdzie. To nie jest czas, by rozmawiać o anulowaniu turnieju. Jak dotąd w Europie nie zachorował żaden człowiek. Inaczej sytuacja wyglądała w Azji, gdzie na ptasią grypę zapadło 169 osób, z czego ponad połowa zmarła. Bardziej niż martwe ptaki na rugi trwogę budziła właśnie sytuacja na Dalekim Wschodzie. Zaczęto wspominać o możliwości mutacji, transferu pomiędzy ludźmi i pandemii. Nie brakowało też głosów ostro krytykujących samo spekulowanie o odwołaniu mundialu w przededniu turnieju. Podejmowane są próby nakręcenia ludzi sensacyjnymi nagłówkami i czerpania korzyści z ich niepewności. Każdy, kto stara się wybić, rozpowszechniając absurdalne scenariusze grozy, jest głęboko nieodpowiedzialny, oceniał Wilhelm Preismeier, weterynarz i niemiecki parlamentarzysta. Spekulowanie, że Mistrzostwa Świata będą musiały zostać odwołane, jest całkowicie niepoważne. W końcu nikt nie zasugerował zakwestionowania zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie po tym, jak znaleziono kilka zainfekowanych łabędzi na Sycylii. Peter Dankert, przewodniczący Komitetu Sportowego Bundestagu, w ostrych słowach określił pomysł odwołania imprezy jako niedorzeczny i absurdalny. Wirus H5N1 nigdy nie zmutował z grypą sezonową. Widmo pandemii ptasiej grypy jak dotąd pozostało jedynie widmem. Mundial 2006 odbył się bez przeszkód, choć pod szczególnym rygorem zarządzeń sanitarnych. Obiekty były poddawane dodatkowej dezynfekcji, a na stadionach nie podawano potraw z surowych jaj. Polska odpadła w fazie grupowej. Hiszpania w 1/8. Argentyna z debiutującym w Pucharze Świata Lionelem Messim w ćwierćfinale. W historii najgłośniej zapisał się finał, gdzie Włosi pokonali Francję po serii rzutów karnych. Piłkarzem turnieju został Zinedine Zidane, mimo czerwonej kartki za słynny atak na Marco Materazziego. Wydarzenia niemieckich stadionów zepchnęły w cień ptasią grypę i widmo pandemii. Dziś niewielu już pamięta, że Puchar Świata 2006 mógł się nie odbyć z powodu martwych ptaków na wyspie Rugia. Pierwsze przypadki zachorowań wykryto wiosną 2009 roku w Meksyku. Nowy szczep wirusa H1N1 był kombinacją grypy występującej u ludzi, ptaków oraz świń. Media ochrzciły go mianem świńskiej grypy lub grypy meksykańskiej. Pod koniec kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan epidemii w Meksyku. Wirus ma potencjał pandemii, informowała Margaret Chan, dyrektor WHO. Dzień później, w sześciostopniowej skali zagrożenia pandemią, świńskiej grypie nadano poziom 4. Był to pierwszy przypadek w historii WHO, gdy użyto poziomu wyższego niż 3. Dwa dni później poziom podniesiono do 5. Niewiele ponad miesiąc, 11 czerwca 2009 roku, do 6. Ogłoszono pandemię. Pod koniec kwietnia w Meksyku zamykano szkoły, instytucje kultury i ograniczano masowe zgromadzenia. W samej stolicy rozdano ponad 6 milionów masek chirurgicznych. Zaostrzenie rygoru sanitarnego musiało dotknąć także futbol. Kilka drużyn ligowych samo zdecydowało się na rozegranie meczów 15. kolejki torneo Klauzura bez publiczności.
Następna kolejka, decyzją Krajowej Federacji, w całości odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Mecze na tym poziomie bez publiczności są praktycznie jak treningi, wspomina Martin Bravo, ówczesny napastnik Pumas. Nie odczuwa się wagi spotkania ligowego. W tym samym czasie Guadalajara, znana jako Chivas i San Luis, reprezentowały Ligę Meksykańską w kontynentalnym pucharze Copa Libertadores. W ramach tego turnieju drużyna Chivas udała się do stolicy Chile na mecz z Evertonem Viña del Mar. Gdy zeszli z pokładu samolotu, musieli przejść pomiar temperatury ciała i wypełnić kwestionariusz zdrowotny. W hotelu jedli w pomieszczeniu oddzielonym od reszty gości. Zawodnicy Chivas wspominali, że gdy udali się do centrum handlowego, przechodnie odwracali się do nich, zakrywali twarze dłońmi i rzucali uwagi oskarżeniu. Powszechny strach przed świńską grypą był aż nazbyt widoczny. Obrońca Guadalajary Hector Reynoso wiedział, że strach można wykorzystać na boisku. Mecz dobiegał końca. Sebastian Penko, napastnik Evertonu, był właśnie blisko zdobycia decydującego trafienia. Reynoso zbliżył się do niego, udając kaszel i plując mu w twarz. Masz teraz świńską grypę, wykrzyczał. Chciałem osłabić jego koncentrację i to zadziałało, tłumaczył później. Reynoso został zawieszony i obłożony grzywną. Nie pomogły przeprosiny ani deklaracje drużyny Chivas, że oni także byli prowokowani przez rywali żartami o epidemii. Ostatecznie Guadalajara zremisowała z Evertonem i awansowała do fazy pucharowej, podobnie jak San Luis. Pierwsza z tych drużyn została rozstawiona z brazylijskim São Paulo, druga z urugwajskim Nacional. Tym razem strach, który Reynoso wykorzystał na boisku, odbił się na meksykańskich drużynach. Zarówno São Paulo, jak i Nacional odmówiły rozegrania spotkań w Meksyku. W Ameryce Południowej trudno było szukać chętnych na udostępnienie zastępczych obiektów. Pomocną dłoń wyciągnęła w kierunku Meksyku Liga MLS, oferując skorzystanie ze stadionu w Houston, a nawet bukując miejsca hotelowe dla zawodników. Tę opcję zablokował jednak Julio Gordona, wiceprezydent południowoamerykańskiej federacji CONMEBOL, do której należy Meksyk. Zaproponowano rezygnację z 2 meczów i rozegranie 1/8 w formie jednego spotkania. Opcją alternatywną było rozegranie meczów w Meksyku, jednak wyłącznie po akceptacji obu zaangażowanych drużyn. São Paulo i Nacional nie wyraziły zgody. Oburzona meksykańska federacja zdecydowała o wycofaniu swoich drużyn ze wszystkich rozgrywek organizowanych przez CONMEBOL. FMEF zerwała także wszelkie stosunki z Federacją Kontynentalną. W ostatniej kolejce torneo Klauzura kibice wrócili na stadiony. Gdy Meksyk nauczył się już żyć w cieniu wirusa, pandemia dopiero zaczynała się rozprzestrzeniać. Świńska grypa stała się powszechna w Europie. Trener Bolton Wanderers Gary Maxan stwierdził, że w jego drużynie zachorowało 4 zawodników. W Paris Saint-Germain chorych było 3 piłkarzy: Ludovic Julie, Mamadou Sakho i Jeremy Clement oraz 2 członków sztabu. Z tego względu przesunięto ligowy mecz z Olympique Marsylia, a wszystkich graczy i personel paryżan poddano 72-godzinnej kwarantannie. Decyzja o przełożeniu spotkania wywołała protesty na ulicach Marsylii. Gdybym wystąpił przeciwko zaleceniom ekspertów medycznych, ludzie pomyśleliby, że jestem szalony, lub co jeszcze gorsze na moim stanowisku, próbuję zaszkodzić jednemu z klubów, tłumaczył Frédéric Thirier, prezydent ligi. Sugerowanie, że zamieszki są powiązane z przełożeniem meczu, jest celowo mylące. Niestety te incydenty zostały zaplanowane. Co ludzie powiedzieliby, gdyby mecz się nie odbył, a zespół z Marsylii złapał wirusa? Przed meczem Carling Cup z Peterborough, trener Blackburn Rovers Sam Allardyce potwierdził, że chorych na świńską grypę jest 3 zawodników jego drużyny. Zaledwie 3 dni wcześniej wędrowcy rozegrali ligowy mecz z Chelsea, w którym ulegli aż 0-5. Allardyce oficjalnie krytykował władze ligi za brak przełożenia meczów. FA odparło, że Blackburn nie składało wniosku o przełożenie. Nie wnioskowaliśmy o odroczenie, bo wiedzieliśmy, że to nic nie da, odpierał argumenty Allardyce. Ich obowiązkiem, nie naszym, jest zastanowienie się, jak niebezpieczne jest rozprzestrzenianie się wirusa w całym świecie piłki nożnej. W 100% spełniliśmy nasz obowiązek. Powiadomiliśmy Premier League o przypadku w naszym klubie i sami zadzwoniliśmy do Chelsea. Tyle mogliśmy zrobić. Ostrzeżenie Rovers nie wywarło większego wrażenia na trenerze The Blues. Nie martwię się. Grypa jest nie tylko na boisku, jest wszędzie, konstatował Carlo Ancelotti. Dobrze wiem, co robić, kiedy złapię grypę. To nie jest recepta lekarza, tylko mojej babci. Gorące mleko i z alkoholu czerwone wino. Działa fantastycznie. Mimo osłabienia składu,
Rovers pokonali Peterborough 5-2 i weszli do ćwierćfinału Carling Cup. 5-2 and we've got the flu, śpiewali kibice na trybunach. 5-2 i pokonaliśmy grypę. Recepta Ancelottiego nie wydaje się wystarczającym rozwiązaniem, by poradzić sobie ze świńską grypą, charakteryzującą się ostrzejszym przebiegiem niż sezonowy wirus. Potwierdza to relacja Mike'a Richardsa, piłkarza Manchesteru City. Byłem tak słaby, że nie mogłem się ruszać ani jeść. Koledzy musieli przynieść mi picie do łóżka. Kiedy powiedziano, że mam świńską grypę, różne scenariusze zaczęły pojawiać mi się w głowie. W wiadomościach cały czas słyszałeś, że ludzie na to umierają. 21-letni wówczas obrońca wrócił do zdrowia. Nikt nie jest tak silny i zdrowy, żeby nie móc zachorować na świńską grypę, ostrzegał. Skoro ja mogłem to złapać, każdy może. Pierwsze przypadki zidentyfikowano jednocześnie w południowym Sudanie i w Demokratycznej Republice Konga, w pobliżu rzeki Ebola. To po niej ochrzczono chorobę, której sama nazwa budzi przerażenie. Gorączka krwotoczna Ebola. Od 1974 roku jej epidemie powracają w Afryce falami. Śmiertelność niektórych z nich sięga nawet 90%. Zaczyna się podobnie do grypy, osłabienie, wysoka gorączka, bóle mięśni. Potem pojawiają się wymioty i biegunka prowadzące do odwodnienia. W końcowej fazie przychodzą krwotoki, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ze wszystkich otworów ciała. Do śmierci dochodzi zwykle z wykrwawienia. Przebieg niektórych przypadków jest tak ciężki, że chorzy doznają zaburzeń psychicznych. W przeciwieństwie do grypy, Ebola przenosi się poprzez wydzieliny ciała, krew i inne płyny ustrojowe. W miejscach, gdzie dostęp do bieżącej wody jest ograniczony, a poziom higieny niski, nie trudno o epidemię. Największa z nich wybuchła w Afryce Zachodniej w 2014 roku. Prawdopodobnie jako pierwszy zmarł wówczas 2-letni chłopiec z wioski Meliandu w Gwinei. Następnie jego, będąca wówczas w ciąży, matka oraz siostra i babcia. Po nich położna, która opiekowała się ciężarną kobietą. Pielęgniarz, który opiekował się położną. Lekarz, który zajmował się pielęgniarzem, rodzina lekarza. Z Meliandu ten makabryczny łańcuszek rozciągnął się na cały kraj, a potem na sąsiednie, Liberię i Sierra Leone. W 2014 roku Afryka przygotowywała się do największej imprezy piłkarskiej na kontynencie, Pucharu Narodów Afryki. Gospodarzem turnieju było Maroko. Trwała druga runda kwalifikacji. Reprezentacja Seszeli trafiła na Sierra Leone. W pierwszym meczu wyspiarze przegrali na wyjeździe 0-2. Rewanż planowano na 2 sierpnia 2014 roku w Victorii, stolicy Seszeli. W tym czasie w Sierra Leone z powodu eboli zmarły już 242 osoby. Umierała połowa zakażonych. Minister zdrowia Seszeli nawoływał do odwołania meczu w Victorii. Elvis Chetty, prezydent Krajowej Federacji Piłkarskiej, przyznał, że nie pozostawiono im wyboru. Po tym, jak Ministerstwo Zdrowia zleciło przełożenie meczu na nieokreślony termin, dostaliśmy informację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że drużyna Sierra Leone nie zostanie wpuszczona na teren Seszeli. Ta decyzja oznaczała walkover i oddanie awansu do trzeciej rundy kwalifikacji rywalowi. Zaledwie 3 dni po tych wydarzeniach Federacja Sierra Leone ogłosiła zawieszenie krajowych rozgrywek. W ostatniej fazie kwalifikacji Sierra Leone zajęli ostatnie miejsce w grupie i nie weszli do finałów Pucharu Narodów Afryki. Na przełomie 2014 i 2015 Maroko miało gościć 2 wielkie imprezy piłkarskie. Najpierw klubowe Mistrzostwa Świata, później Puchar Narodów Afryki. Choć w Maroku nie odnotowano żadnego przypadku eboli, epidemia zaczęła rzucać cień na oba turnieje. Moja żona całymi dniami ogląda wiadomości i powtarza mi, żebym tam nie jechał. Jak moglibyśmy nie pojechać? Opowiadał Gonzalo Prosperi, obrońca San Lorenzo, które po raz pierwszy w historii miało wziąć udział w klubowych mistrzostwach świata. O eboli mówi się więcej niż o Realu Madryt. Wbrew obawom piłkarzy i ich rodzin, grudniowy turniej odbył się bez przeszkód. San Lorenzo zajęło 2 miejsce za Realem. Kwestia organizacji Pucharu Narodów Afryki wyglądała odmiennie. Puchar miał rozpocząć się 17 stycznia 2015 roku, a już w październiku Maroko wystosowało do Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej petycję o przełożenie turnieju na kolejny rok. Została odrzucona. Od pierwszej edycji Pucharu Narodów Afryki w 1957 roku nigdy nie było odroczenia ani zmiany harmonogramu, argumentował decyzję sekretarz generalny CAF
El Amrani. Postępujemy według wytycznych WHO. Ich rady są jasne, odwołanie masowych imprez i meczów piłkarskich jest zalecane tylko w krajach silnie dotkniętych epidemią. Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Nie wszyscy czuli się jednak bezpiecznie. Las Bangura, reprezentant Gwinei i gracz Rayo Vallecano, w Opawie przed ebolą nie stawił się na zgrupowanie kadry. Tłumaczył później, że otrzymywał telefony od zaniepokojonych kolegów z klubu. W Hiszpanii obawy budził mecz Kamerunu z Sierra Leone. W reprezentacji Lwów grali Fabrice Ondoa z Barcy B, Stefan Mbia z Sevilli i Raul Loe z Osasuny. Ostatecznie, zaledwie na 3 miesiące przed pierwszym gwizdkiem mistrzostw, Maroko wycofało się z organizacji imprezy. SAF nałożyło na tę federację karę zawieszenia udziału w dwóch najbliższych turniejach i łączną grzywnę w wysokości 9 milionów dolarów. Mohamed Ouzine, marokański minister sportu, oświadczył, że oskarżenie o odmowę organizacji jest fałszywe, ponieważ wnioskowano o przełożenie imprezy. Trybunał arbitrażowy przychylił się do opinii Maroka i sankcje zostały anulowane. Tymczasem PNA 2015 pozostało bez gospodarza. Lista potencjalnych kandydatów kurczyła się. Egipt, Ghana, RPA i Sudan odmówiły. Gabon miał do wykorzystania tylko dwa stadiony. Angola nie dysponowała odpowiednim budżetem. W Tunezji trwały polityczne i stadionowe zamieszki. Nigeria przygotowywała się do wyborów prezydenckich. Chętna była Algieria, ale niedawny przypadek śmierci Alberta Eboze, zabitego przez kibiców w trakcie meczu, wyeliminował tę kandydaturę. W końcu padło na Gwineę równikową. Turniej odbył się, a mistrzem po raz drugi zostało Wybrzeże Kości Słoniowej. Mimo 2,5 tysiąca zmarłych z powodu eboli, SAF dopuścił do udziału jeden z najbardziej zarażonych krajów – Gwineę. Spoczywa na nas odpowiedzialność, tłumaczył Ibrahima Traore, zawodnik Borussii Mönchengladbach i reprezentant Gwinei. W trudnych czasach ludzie zwracają się ku prostym rzeczom, jak futbol. Złowróżne przewidywania dziennika Madrid Sport z 1918 jak dotąd nigdy się nie sprawdziły. Grypa ani żadna inna choroba nie skończyła z futbolem. Niezależnie od rozmiarów epidemii, jej zasięgu, zaraźliwości i zabójczości, sport zawsze wychodził z tej walki obronną ręką. Grypa hiszpanka dobiegła końca w 1920. W tym samym roku odbyły się Igrzyska Olimpijskie w Antwerpii. W zawodach piłkarskich zwyciężyli gospodarze, a po srebro sięgnęła Hiszpania. Był to pierwszy olimpijski medal reprezentacji La Roja. Rok po pandemii świńskiej grypy Federacja Meksykańska powróciła do rozgrywek CONMEBOL. W Copa Libertadores 2010 Chivas Guadalajara zajęli drugie miejsce. W Sierra Leone po 3 latach bez piłki w 2005 roku przywrócono rozgrywki ligowe. Piłkarski świat nigdy nie doznał takiego paraliżu jak w marcu 2020. Wstrzymanie rozgrywek to nie tylko brak zastrzyku emocji dla kibiców, ale także poważny kryzys, zarówno sportowy, jak i finansowy, z którym będzie musiał zmierzyć się każdy z klubów. COVID-19 nie skończy z futbolem. Piłkarski świat zaczyna powoli wracać do życia. Jednak pytanie, czy i jak zmieni się futbol po tej pandemii, pozostaje otwarte.